Urwiesz? No, siemanko mordeczki. Dzisiaj jest dzień drugi na Hadrin. W zasadzie pierwszy, albo no drugi dzień na Hadrin. Pokażę wam nasz pokój, za który płacimy stówkę. Mamy taki tarasik tutaj, powiedzmy, jest bardzo dużo w ogóle pokoi. To się nazywa, Vivi tutaj nazywa się Bankhouse, bo to wygląda jak taka trochę melina imprezowa. Ale wchodzimy do środka. Tu już jest oczywiście bałaganik. Mamy pokój trzyosobowy, dlatego że jak już się zdecydowaliśmy zmienić nocleg na ten tutaj, no to się okazało, że poszedł nam pokój dwuosobowy i płacimy trochę więcej za ten. Mamy łazienkę, ciepła woda jest, nawet jest bardzo gorąca woda, albo zimna. Albo wrzątek, albo zimna i jest mega słabe ciśnienie, no ale dajemy radę, nie ma co narzekać. No ale najważniejsze, jest lodówka. To było ważne dla nas, bo możemy sobie tutaj na przykład schłodzić takie rzeczy jak mamy kolkę, piwerko jeszcze zostało, flaszeczka się chłodzi, mleczko do kawy eleganckie. No i jest klima, która chodziła całą noc, mimo że my rzadko używamy klimatyzacji, ale jest słaba. Jest słaba i mamy tutaj cały czas 26 stopni. No więc tak wygląda pokój za stówkę przy Hadrin Beach, przy Full Moon Party. No cena za ten pokój to jest 3,5 tysiąca złotych za noc w Full Moon Party, więc my rezygnujemy. I robi się kawa. Robimy kawę i lecimy na zwiedzanie wyspy. Tutaj jest chyba najpiękniejszy widok na całej wyspie, jak się jedzie skuterem. No, fajny zjaździk. Zobaczcie, jak jest stromo. Jezu, ja się zawsze tego boję. Cała wyspa jest tak ułożona. Wjeżdża śniadanie. W sumie to śniadanie obiad. Świnia z bazylią, penang curry, oczywiście smażone jajo i na deser sajgonki. I za wszystko, co wtedy to dzisiaj zapłacimy 170 batów, czyli jakieś 21 zł. Tyle jedzonka. Gdzie idziesz, żołnierzu? Siemanko, jesteśmy właśnie na Hadcom View Point. Wchodzimy na szczyt, około 20 minut trekkingu, żeby zobaczyć piękny widok na północną część wyspy Koh Phangan. Tutaj możecie zobaczyć całą wyspę. W ogóle jest sporo rzeczy takich dla ludzi, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Ogólnie większość tutaj turystów wstaje około 12, bo wybierają się na imprezę o pierwszej w nocy, więc tak to już wygląda. Ale jeżeli chcecie wstawać rano i być gdzieś tam sami, w pięknych miejscach, no to jest ich bardzo, bardzo dużo. Co? Lecimy, nie? Tak wygląda ścieżka. Wejście jest z Afryko. Ponoć są małpy, ale spoko. Nie mamy jedzenia, tylko piwo. Droga na górę wygląda tak. Idziecie cały czas ścieżką, po drodze macie liny. Nam zostało jeszcze 20 metrów na górę. Już prawie na szczycie. Zobaczycie razem ze mną pierwsze widoki. O, wow. Ale cię zabrałam na wycieczkę. Dawaj blisko. Pięknie. No i nagroda na szczycie musi być. Jest browarek, ale co jest najśmieszniejsze, to te piwo jest zrobione z ryżu jaśminowego. Jaśmin nas cały czas prześladuje. Prześladuje, masakra.
No, drożdże z Holandii, europejski chmiel. Nie, chmiel z USA. Zboże europejskie i tajski ryż jaśminowy, więc otwieramy. To jest najtańsze piwo, jakie dostaliśmy w 7-Eleven. To nie jest tak, że my sobie takie specjalnie wybraliśmy międzynarodowe. Nie, było najtańsze. Kosztowało niecałe 7 zł. Dobra? Lepsze od Changa. Cheers! Zdróweczko. Dobra. Zaczęło padać. Nie zrobiliśmy sobie zdjęcia z tego wszystkiego? Z tego wszystkiego nie mamy zdjęć. No to jeszcze raz tam sobie musimy wejść, to nie może tak być. To szybka ewakuacja. Zaczęło lać i zeszliśmy na dół, bo przyszła jakaś para i się rozgadaliśmy i zeszliśmy na dół z nimi i zapomnieliśmy wam zrobić jakiegoś fajnego zdjęcia. I ty, sobie też. Ty masz ładne. A, no to wystarczy. To jak ja mam, to już chodzi. No to wystarczy, to możemy jechać dalej. Jeżdżenie skuterem na Kopanga nie jest takie proste. Musiałam zejść, bo jest taka droga do pokonania. Kamienista. A później jest ciężko podjechać pod ten asfalt. No dawaj, wojownik. No co, i koniec. Urwiesz? Podejście numer 2. Dobra, popchnąć. Ślady po sobie zostawiliśmy. Jakie no enter. Idziemy na Coconut Beach. Ale jest w ogóle dziwna akcja. Tam jedna droga zamknięta, druga zamknięta. Tu jest napisane, że mandat dostaniemy, bo jest też zamknięte. Nie ma innego żadnego dojazdu do tej plaży, tylko tędy można się dostać aktualnie, bo na innej robią drogę. I idziemy zobaczyć tędy, bo chcemy wam pokazać tą plażę, czy jest godna tego, żeby na nią w ogóle przyjechać, bo jest dość daleko. To jest ostatnia plaża po zachodniej stronie wyspy. Obczajmy. Może zobaczymy. Tu jest jakiś resort i dlatego nie można. No tak to wygląda, że blisko nie jest. No dobra, zobaczymy. Wejść. I tak wygląda plaża Coconut Beach. Stwierdzam, że jest bardzo ładna ta plaża. Mega spokojna, cichutka. Może trochę odpływ, faktycznie za 2 metry, ale nie jest tak. Kurde, elegancko. Szkoda, że słońca nie ma. No, nie wyjdzie. Tam pada nad miastem. No, mordeczki, pogoda się poprawia. Ale zawijamy się, bo jest po trzeciej, mamy ochotę na kawę. Szukamy tajskiej kawy w worku i smażonych bananów na deser. Ogólnie bardzo polecamy tą plażę. Można sobie spokojnie tutaj przybyć, ale trzeba przejść przez któryś z resortów. Ogólnie polecamy ten ostatni, to się nazywało ten po prostu. Z prawej strony. To jest Coconut Beach Bungalows. I tamtędy się możecie dostać piechotą 2 minutki na dół. Bardzo spokojna plaża. No, mało ludzi. Mało ludzi. Jest ciężko dojechać skuterem, nie ma gdzie postawić, więc polecamy wam. Woda jest fajna, piasek jest białutki. Jest mało koralowców. W sensie koralowców w ogóle nie było, tylko mało kamieni takich, wiecie, z rafy. Bardzo fajnie. No, idziemy. No tak właśnie wyglądają taksówki, które możecie sobie zamówić tutaj z tej plaży i popłynąć na Bottle Beach. Za jedną osobę kasują 250 batów. Sporo. Płyniecie tutaj około 5 minut. Z drugiej strony jest już ta plaża. Nie wiem, czy warto. Mi się wydaje, że lepiej wziąć skuter i zaryzykować. Przyjechaliśmy na Coma Beach. To jest taka miejscówka, gdzie łączą się z osobą wyspa Phuket z wyspą Koma. Ta tutaj. Idziemy przejść, bo jest płytko. No, a słońca jak nie było, tak nie ma.
Ale pomimo odpływu tak jest ciężko przejść, bo ogólnie na niektórych zdjęciach można zobaczyć, że w ogóle nie ma wody, jest sam piasek. Mhm. Ale nie w tym wypadku. Jest piesek. Są trzy pieski. O, masz. Ale wariat. Cześć. Ale jesteś ładny. O, jeszcze jeden. Cześć. Ale jesteś gruby. O, pełki wygryzamy. Co to za wariaty na plaży? Cześć. Oj. Nie wiem, czy Sylwia już wam wspominała, jak nazywa się to miejsce, ale to jest Koma Beach, albo Kochma. Kochma nazywa się ta wyspa mała. To jest Koma Beach. Idziemy, zobaczymy, czy uda nam się przejść. Ogólnie piasek jest taki... taki muszlowaty jest, taki mało, taki mączny, biały. Ale spoko. Idziemy przejść, nie jest wcale płytko. Pójdziemy tam i wracamy, jedziemy na tą kawę. Fajnie, czyściutka woda, zobaczcie jak pięknie. Dookoła morze, a my w środku. Dobra, mordeczki, zawijamy się stąd, jedziemy teraz poszukać jakiejś dobrej kawy, albo u lokalsa we worku, albo jakiejś kawiarni typu Amazon Cafe. No i co? I zobaczymy jeszcze jakiś market. Musimy sobie dokupić alkoholu na dzisiaj. W planie jest impreza na plaży, gdyby się poprawiła pogoda. I jedziemy jeszcze do portu zobaczyć, jakie pływają statki i jaką linią można polecieć, pojechać na Samui, dlatego że po naszym Full Moon Party o 9.30 odpływa prom na Koh Samui, a następne o 18.00, więc musimy się wyrobić albo na rano, albo na wcześniej, może jest jakieś o 6.00 na przykład. Przeglądając mapę i jadąc tutaj, zauważyliśmy, że jest Woodstock Bar, z czego się mega cieszymy. Przyjechaliśmy tutaj na piwko, ale niestety jest zamknięte jeszcze. I zawijamy na miasto. Może uda się podjechać może jutro, albo zobaczymy, o której jest otwarty. No, lipa. Ale Woodstock zawsze i wszędzie, nie? Woodstock w serduchu. Tutaj, tu i na palcu. Ale dziś. No takie niezłe trasy. A ja znowu z buta zasuwam. No i znowu zawracamy. Droga jednak okazuje się nieprzejezdna, bo jest bardzo stromo. I są kolejne i takie duże kamienie na drodze. Więc musimy wrócić na drogę asfaltową. Tak, nie udało się, kurde, ale prawie. Nie przekroczymy rzeki. Nie ma szans. No ale zobaczcie, jaka jest dzicz. Ogólnie mega warto było się tam przejechać, chociaż było niebezpiecznie. Mogliśmy zniszczyć skuter, ale udało się bezpiecznie zjechać na płaski teren. No ale jest bardzo ładnie ogólnie, no. Taka dzikość wystarczy troszeczkę wyjechać z asfaltu, bo wiecie, co to widzimy z normalnej drogi. Wygląda pięknie, ale fajnie jest wjechać sobie i poczuć tą naturę. Co prawda wiadomo, mieszkałem tutaj wszędzie ludzie dookoła, ale zobaczcie te nowo rosnące kokosy, masakra, naturalnie posadzone, w sensie same się rozwijają, no to kurde, kosmos.
Jezu, już tak nam się chciało kawy, nie mogliśmy nigdzie znaleźć, ale jest. Oto ona. Będzie taka we woreczku, nasza ulubiona. Przy drodze. Podbiliśmy właśnie jeszcze tutaj do portu, żeby zapytać, ile kosztuje stąd prom na Koh Samui i o której godzinie płynie. Widzimy, że na Koh Tao można popłynąć za 5 stówek. Tutaj jeszcze podbijemy, zobaczymy, czy są tylko Koh Tao jeździ. O nie, tu jest też Koh Samui. Widzimy, no to za chwilę się dowiemy i podamy wam szczegóły. Nakarmiliśmy pieska kościami z kurczaka, którego jedliśmy i zobaczył się z naszym przyjacielem. A jeżeli chodzi o promy, no to promy są od 200 batów w górę za pasażerskie, w zależności czy to jest speedboatem, czy nie speedboatem, czy powolnym promem. Ale jeżeli chcecie motocyklem, to tylko Raja Ferry płynie i tyle. I kosztuje to, jeszcze nie wiemy, 450 batów za dwie osoby z motocyklem. Co ogarniemy. I są o 9.30 i o 18.00. Więc my raczej tym porannym będziemy odpływać. Co tam jeszcze liza? Bam! Jesteśmy pod marketem Big C. Zrobiliśmy zakupy alkoholowe na dzisiejszą imprezę. Idziemy teraz przejść się takim mini marketem przed sklepem. Mamy ochotę na sushi. Jedziemy chyba na kolację do pani, co? A zielone jajka pani smaży. Ciekawe, co to mają. Słodkości. Facetów mają też? O, kurczaki, pączki. No, kurczaki mają nie tanie jak tamte, były dobre, ale zamykają powoli, co? No już koniec. 19 i koniec marketu. No, tu jeszcze może coś sprzedadzą, pączka. 7 pączków za 100 batów. O, elegancka cena. Oj. No, zajebiście. Jedzonka, w tej samej kresie to zawsze. No słuchajcie, musimy już zmienić knajpę, bo nie mamy takiego tego, jeżeli idziemy jeść, nie wiemy, czy będzie smakować, czy nie będzie smakować, czy będzie tanio, czy będzie drogo, bo tu jest tanio i smacznie. Więc jutro zmieniamy knajpę, zjemy gdzieś indziej, bo już dzisiaj mieliśmy zjeść. A zjedliśmy kurczaka, ale to jest super chęckie danie. To jest kurczak w sosie słodko-kwaśnym. Zamówiliśmy sobie jeszcze dwa dania. Massaman curry i penang curry zabieramy do domu na wynos. Pijemy drina dzisiaj. Będziemy się popuszczać. Siema, siema. Godzina 23. Pijemy drinki i idziemy na party na wyspę, na plażę, na wyspie Koh Phangan. Jak nastawienie? Śpiące, ale pozytywne. Właśnie zjedliśmy mega ostre curry i się dusimy, ale idziemy zobaczyć, co się dzieje, bo wczoraj byliśmy tam o 11 i dopiero się zaczynała impreza. Obczajamy. Dzisiaj idziemy o 11. W ogóle przed wyjściem to Łukasz się położył, mówi, że pół godziny drzemki przed imprezą. Tak jest, jak jesteście przed 30. Po 30. Po 30. No, no tak, bo to już po. A tak wam się suszy pranie w pokoju. Co jesz?
widać imprezy na plaży w Hadrinie, odbywają się codziennie. No może nie ma tutaj mnóstwo ludzi, ale jest mała grupka, jest kilka klubów pootwieranych. Każdy może znaleźć coś dla siebie i świetnie się bawić tak jak ma. Jak widać, dobra muzyka przyciągnęła też zwierzęta na plażę. Psy bawiły się równie dobrze jak my. Nie przeszkadzała im głośna muzyka. A my zapraszamy Was już do następnego odcinka. A w kolejnym i następnym będzie Full Moon Party i dopiero wtedy możecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę plaża Hadrin. Zapraszamy Was, subskrybujcie i komentujcie nasze filmy. Dzięki, pozdro, yo!